odcinku ze stacji Wrocław Główny tutaj, tak, to się prezentuje i widzimy się już na dworcu. Widzimy, i tak wygląda dworzec PKP Wrocław Główny. My idziemy zobaczyć, gdzie wjedzie pociąg Regio Kamień, raczej stoi Regio Kamieńczyk do Poznania ze Szklarskiej Orędy Górnej. No, bardzo duży ruch ludzki dzisiaj jest, jak to można powiedzieć. Bardzo dużo ludzi. Jeziorak 16.34 z pierwszego. A to idziemy na pierwszy i zobaczymy, gdzie jest. Idziemy grać Intercity Jeziorak do Olsztyna Głównego. I został odprawiony skład Intercity Jeziorak do Olsztyna Głównego z ETS. 3, 4, 5. Intercity Jeziora.
Dzisiaj widzowie bardzo ciekawie na górze. Tak wygląda przejście na perony. Z innej strony jeszcze tutaj nie byłem, to takie coś widzowie, budynek wieża, a tam są przejścia na perony. No, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czyli wszystkie widzowie. Jeszcze ten. Na dworcu. I rusza Regio z Zielonej Góry Góry. Się podpiąć do składu Intercity Hetman do Zielonej Góry. Su 42 właśnie, to jest Su 400, jest, to jest 4220. Baczyński.
te A, nie wiem, widzę, co to jest te, no wiecie, widzę tam, co wydaje dźwięk Gryfina, więc to są manewry Pomorzanina do Gdyni. Manewry. A tam stoi jakaś EU-07, nie, to jest EU-17. A my czekamy dalej na skład Intercity Brodger. Mamy bliski skład. O! Przy... Ile? 15 minut mam Wyczółkowski, jak zobaczymy się na kamerę. Patrzcie, jakie tłumy czekają na Wyczółkowskiego. Do Lublina, ale tłumy. I rusza skład do Bogota. O, mamy ten, zapowiedź głosową. Ale zobaczyłem się z mojej dziewczyny i zrobiłem sobie zdjęcie przez okno, więc mega fajnie się udało mi spotkać mój dzień w KD. No i kolejne spotkanie się zaliczyło. Nie musiałem specjalnie do Kłodzka jechać, tylko chyba mój dzień w KD będzie prowadził ten skład do Rawicza. Tu nasz pociąg Intercity Grodger, który zwiększa niestety opóźnienie widzowie.